Państwa serdecznie na konferencji prasowej, którą zdołaliśmy się zorganizować i zaprosić Państwa w dniu dzisiejszym w związku z piątkowym posiedzeniem Zarządu Polskiego Związku Kierownictwa Stołowego i utrzymaniem decyzji przewodniczącego Wydziału Rozgrywek pana Marka Przybułowicza dotyczącym wycofania naszej drużyny z rozgrywek z Super Ligi. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek najpierw swoim stanowiskiem z dnia 31 grudnia, w którym poinformował, iż zawodnicy chińscy występujący w polskiej zawodnicy zespołowego, tacy jak Zhuang Zhengqi, Wu Qiqi i Wang Chongting, grali w rozgrywkach Ligi Chińskiej i nie mogą brać udziału w rozgrywkach Ligi Polskiej. Następnie toruński klub poprosił o dokumenty w tej sprawie, zwrócił do Zarządu Polskiego Związku o dokumenty w tej sprawie, których do dnia dzisiejszego nie otrzymał. Dokument, który w późniejszym czasie otrzymaliśmy, taki oto chiński PDF, bez żadnych pieczątek, bez żadnego potwierdzenia. Nie wiem, kto go zrobił i na jakie potrzeby i dlaczego. Z tłumaczeniem przysięgiem języka chińskiego, który tłumacza polskiego, z którego też tak naprawdę nie wynika, że nasz zawodnik grał, nawet nie widzę tutaj jego nazwiska. Według przewodniczącego to jest właśnie ten dokument, który dyskwalifikuje naszą drużynę z gry w Superlidze. Złożyliśmy 23 stycznia odwołanie od decyzji, którą otrzymaliśmy. Najpierw było to stanowisko, następnie była to już oficjalna decyzja, od której złożyliśmy odwołanie. W mojej ocenie mamy tu do czynienia z próbą wykluczenia drużyny w sposób pozasportowy. Chcielibyśmy wiedzieć, kto stworzył te dokumenty, kto stworzył tę kartę wyników, dlaczego nie zawiera podpisów sędziów, dlaczego nie zawiera oficjalnych pieczęci organizatorów, kiedy ten PDF został stworzony i przez kogo. I w jaki sposób pan Przybułowicz uzyskał ten dokument i czy został mu przyniesiony na potrzeby tego postępowania. Mamy podstawy, by sądzić, że zostało to sporządzone w celu wykluczenia naszego klubu z rozgrywek Superligi, by zapewnić się utrzymanie drużynom bezpośrednio zainteresowanym zagrożonym spadkiem. I nie wykluczamy, że w tej sytuacji, w której ten PDF został sporządzony i dostarczony do Polskiego Związku Tenisa Stołowego przez osoby zainteresowane właśnie dostarczeniem naszej drużyny. I jednocześnie jesteśmy zdumieni, że nasz tak doświadczony działacz Polskiego Związku Tenisa Stołowego, pan Marek Przybułowicz, nie zweryfikował takiej informacji u władz chińskich, bo na zarządzie, na piątkowym posiedzeniu zarządu prosiłem o informację, czy chiński związek potwierdził. Nie otrzymałem takiej odpowiedzi, także śmiem twierdzić, że nie ma żadnych innych dokumentów w tej sprawie. Ponadto w toku postępowania dotyczące tej dyskwalifikacji było prowadzone w sposób sprzeczny ze statutem Polskiego Związku Tenisa Stołowego, co bliżej wyjaśni pełnomocnik klubu, pani Agnieszka Hołub. Przepraszam, że na początku mi przedstawiła Aleksandra Hołub i przedstawię, że tutaj obok trener Grzegorza Damiana. Proszę Państwa, statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego przewiduje postępowanie dyscyplinarne i możliwość przekonania klubu, który złamał regulamin w trakcie rozgrywek.
takie postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone przez komisję dyscyplinarną, która może takie postępowanie wszcząć albo na wniosek, albo z urzędu. Taka komisja dyscyplinarna prowadzi to postępowanie i wydaje decyzję. Może ukarać klub albo karą finansową, albo dyskwalifikacją z rozgrywek ze skutkiem, który widzę niższy. Natomiast w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której decyzję o wykluczeniu drużyny z rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej podjął jednoosobowo przewodniczący wydziału rozgrywek. Decyzja ta została podjęta w następujący sposób. Najpierw, tak jak tutaj pan prezes powiedział, został opublikowany komunikat, z którego wynikało, że toczy się jakieś postępowanie, które dotyczyło klubu KS Energa Monachium Forum w związku z podejrzeniem gry zawodnika tego klubu w lidze chińskiej, co jest niezgodne z regulaminem. W związku z tym klub zwrócił się o informację, jakie są dokumenty w sprawie, na jakim etapie jest to postępowanie. Takie dokumenty nie zostały udostępnione klubowi. W dalszej kolejności została wydana decyzja przez przewodniczącego wydziału rozgrywek, nakładająca od razu 4 walkovery za 4 gry zawodnika klubu, który to zawodnik w czasie trwania sezonu miał zająć wizy chińskiej. Nałożenie od razu 4 walkoverów poskutkowało wydaniem decyzji przez przewodniczącego wydziału rozgrywek, decyzji o wykluczeniu klubu z rozgrywek Superligi. Nawet gdyby przyjąć, że przewodniczący wydziału rozgrywek mógł taką decyzję wydać, to przede wszystkim najpierw powinna zapaść decyzja o nałożeniu walkoverów, bo jest to też kara regulaminowa. Następnie od tej decyzji klubowi przysługiwało odwołanie do zarządu i dopiero po nabraniu waloru ostateczności przez tą decyzję o walkoverach wydział przewodniczący wydziału rozgrywek mógł wydać decyzję o tym, że drużyna jest zdyskwalifikowana, ale tylko w sytuacji, jeżeli to odwołanie nie byłoby skuteczne. Niezależnie jednak od tego, stanowisko klubu jest takie, że zgodnie ze statutem Polskiego Związku Tenisu Sportowego organem uprawnionym do wydania decyzji o przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego i o wydaniu decyzji dyskwalifikującej klub do niższej klasy rozgrywkowej mogła wydać tylko i wyłącznie komisja dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, nie zaś Wydział Rozgrywek czy przewodniczący Wydziału Rozgrywek. A tak na marginesie, zgodnie z regulaminem Wydziału Rozgrywek, decyzję jakąkolwiek Wydziału Rozgrywek podejmuje Wydział Rozgrywek w drodze uchwały zwykłą większością głosów, nie zaś przewodniczący Wydziału Rozgrywek. Klub zwrócił się również z prośbą o udostępnienie protokołu, z którego wynikałoby, w jaki sposób zostało przeprowadzone głosowanie, jak się rozłożyły głosy dotyczące głosowaniu nad wykluczeniem drużyny Superligi. Takiego protokołu, z takiego posiedzenia Wydziału Rozgrywek także nie udostępniono klubowi. Tak jak pan prezes powiedział, zostało złożone odwołanie, w którym podniesiono, że po pierwsze nie udostępniono nam materiału zgromadzonych w sprawie. Decyzję wydano w oparciu o dokument, który wygląda, proszę państwa, w taki oto sposób. Coś takiego zostało dołączone i wysłane nam do decyzji o wykluczeniu nas z Superligi. Jest to dla nas bardzo niezrozumiałe, ponieważ tak jak zostało powiedziane, nie ma pieczęci Związku Chińskiego, nie ma podpisów sędziów. Nie wiemy, kto to napisał, w jaki sposób to się znalazło w Polskim Związku Tenisu Stołowego i kto taki dokument, czy właściwie no, kto to stworzył i kto to doręczył do Polskiego Związku Tenisu Stołowego i dlaczego klub, który grał w najwyższej klasie rozgrywkowej, zostaje wykluczony z rozgrywek w oparciu o niepotwierdzone informacje. Wskazaliśmy także również to, że Wydział Rozgrywek, podwołanie w stronę się, że Wydział Rozgrywek nie jest oddany uprawnieniem do wykluczenia drużyny. Tak jak pan prezes powiedział, odwołanie to nie zostało uwzględnione. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek na posiedzeniu zarządu podtrzymał swoją decyzję. I w tej sytuacji dalsze nasze kroki będą takie, że zwrócimy się do zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego o udostępnienie nam regulaminu funkcjonowania sądu polubownego, bowiem ten sąd polubowny jako organ odwoławczy decyzji zarządu PZTS-u
jest wskazany w statucie jako właściwy do dalszych, do podjęcia przez dalszych kroków prawnych, bowiem nie udało nam się niestety znaleźć ani na stronie BZTS-u, ani na stronie Wydziału Rozgrywek informacji oraz informacji o, o sposobie działania Sądu Polubownego Polskiego Związku Międzynarodowego. Nadto zasadne wydaje się skierowanie sprawy do ministra sportu o przeprowadzenie kontroli. Dlaczego jest tak, że statut przewiduje postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną i nałożenie kar dyskwalifikacji zespołu przez Komisję Dyscyplinarną, a takie decyzje są podejmowane przez Wydział Rozgrywek? I również rozważono możliwość skierowania sprawy do prokuratury celem sprawdzenia, czy jest możliwe, że ktoś uzyskał jakąkolwiek korzyść majątkową poprzez wpłynięcie na wynik zawodu w sposób nieuczciwy, bowiem w sytuacji, kiedy nie mamy potwierdzonych informacji ani dokumentów władz chińskiej o potwierdzających fakt grania zawodnika w lidze chińskiej w trakcie rozgrywek Superligi, co jasne oczywiście, co oczywiście jest niezgodne z regulaminem, i w sytuacji, kiedy nie mamy takich dokumentów i zostaje wykluczony z rozgrywek, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mógł ktoś taką korzyść majątkową za wykluczenie zespołu z rozgrywek uzyskać. Dziękuję. Ja chciałbym to jeszcze dodać słów pani na temat, że w międzyczasie było otrzymałem kilka telefonów, była to informacja od pana Przybyłowicza, że zawodnicy chińscy grali, pierwsza ta informacja polegała na tym, że poinformowano, że zawodnicy chińscy grali w lidze chińskiej. Następnie, nie pamiętam dokładnie po ilu dniach, pan Przybyłowicz ponownie zadzwonił, że wszystko jednak jest w porządku, że mecze były zweryfikowane pozytywnie. Potem na stronie Polskiego Związku okazało się, że są w trakcie ponownej weryfikacji. Następnie otrzymałem telefon od pana Przybyłowicza, który poinformował mnie, że wszystko jest w porządku, że to były turnieje w Chinach i ci zawodnicy mogli grać w tych turniejach i nie ma żadnego problemu. I ponownie została wprowadzona weryfikacja na stronie internetowej. OK. Potem po jakimś czasie ponownie zadzwonił do mnie wiceprezes do spraw sportowych Tadeusz Czyczel, I ponownie pan Przybyłowicz, informując, że jednak to nie były turnieje, tylko były mecze, także i że mają na to stosowne dokumenty. Postanowiłem wówczas, jeżeli powiedzieli, że mają dokumenty na to, że faktycznie zawodnik grali, choć nasz zawodnik nie przyznaje się do tego i nie przyznawał się do tego, że grał w lidze chińskiej, nie ma podpisanego żadnego innego kontraktu, żadnej innej licencji, nigdzie nie grał, tylko w naszym klubie. No jednak po zapomnieniach pana Przybyłowicza, że mają dokumenty, że grał, no, zaufałem tutaj przedstawicielowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego, no, który z tego, co teraz oceniam, po prostu zastraszył mnie i tutaj nasz klub. No i podjęliśmy taką decyzję, że nasz zawodnik Wójcicki nie będzie przywołał następnych meczach. Potem okazało się, że sprawy dwóch Chińczyków tak naprawdę, jeden Chińczyk to taki, który po prostu nie grał w ogóle turnicy, także nie było żadnego tematu. Ten Chińczyk został nagłośniona sprawa tego Chińczyka chyba pod kontekstem właśnie tutaj jakiś, nie wiem, machlojek. A Wang Zengyi, na dzień dzisiejszy Chińczyk, który również grał w lidze chińskiej, nie wiem jakim dziwnym sposobem, został wyczyszczony z zarzutów, czy interpretacja tego regulaminu znowu została jakoś nagięta pod potrzeby tego, że ten zawód może nagrać. Podobno on zagrał przed sezonem, przed rozpoczęciem w jednym sezonie nie może grać w dwóch klubach.
niestety według mnie ten przepis został złamany. Zresztą nigdy tak nie było. Ja pamiętam już wiele lat grałem, także zawodnik trenerowy nigdy nie mógł grać. Długi grał w jednym sezonie. Dla mnie również zupełnie nie ma tutaj zastosowania interpretacja tych przepisów tutaj konkretnie od zawodnika, gdyż zawodnik to ten punkt regulaminu dotyczący, że zawodnicy grający w lidze muszą skończyć rozgrywki w innej przed rozpoczęciem naszej ligi, dotyczy zawodników, którzy tak naprawdę przyjeżdżają jakieś tam po kilku latach gry załóżmy w lidze niemieckiej, tak? I oni w sierpniu kończą ligę niemiecką i od września mogą grać tak naprawdę w Polsce. Ale nie było tak, nigdy żaden zawodnik nie zagrał, że który grał w sezonie, na przykład tutaj w Amdzi, Bank Zęki, grał w sezonie 2012-2013 w Kolpingu Jarosław i w 2013-2014 również grał w Kolpingu Jarosław. Czyli nie zmieniał barw klubowych. Zagrał pomiędzy takim, gdzie sezony, nie ma przerw pomiędzy sezonami. Jeżeli on zagrał w sierpniu w lidze chińskiej, straci tak naprawdę licencję polską. I jeżeli chciałby wrócić i Polski Związek wyraziłby na to zgodę, to musiałby wykupić nową licencję na grę w polskiej Superlidze, a licencje na polską Superligę są do bodajże do 20 lipca wydawane. Także on w sierpniu już nie mógł, po w lidze chińskiej nie mógł uzyskać licencji na grę w polskiej Superlidze. On mógłby zagrać od drugiej ligi w dół w rozgrywkach polskich, bo tam jest do 30 sierpnia bodajże są licencje wydawane. A tak no, ten przepis w ogóle jest, nie trzyma to się w ogóle niczego. Ja może chciałbym jeszcze dodać, że to jest z punktu widzenia sportowego, tak żebyście nie zapominali o tym, że to jest sport, że to nie tylko sprawy takie podstolikowe. No chcę powiedzieć, że bardzo szkoda tutaj, zwłaszcza Kanada, który jest zawodnikiem na takim poziomie, gdzie akurat z punktu widzenia sportowego było warto, żeby uczestniczył jeszcze przez te pół roku w rozgrywkach Superligi. No szkoda również, że młodzi zawodnicy tacy jak Tomasz Kotowski czy Paweł Piotrowski nie mogą powiększać swojego doświadczenia. Byłoby to dla nich bardzo cenne, zwłaszcza Tomasz Kotowski powiedział, że pokazał nam, że potrafi grać z dwóch punktów w Zielonej Górze w swoim meczu debiutanckim. Również tutaj walczył z bardzo dobrym przeciwnikiem, Trzytyninem. Chcę również dodać, że wymienieni zawodnicy są też członkami kadry narodowej. Także dziwi mnie tutaj postawa związku, że wykluczają nas ze zgrywek, ponieważ no, tak naprawdę też działają przeciwko sobie. No, tak to wiem. Uważam, że powinni grać, powinni się rozgrywać, ogrywać i uczestniczyć w lidze. Ja też chciałbym na koniec dodać. W gazecie dzisiaj się ukazało, że jest informacja, że podałem się do dymisji i zrezygnowałem z zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Powodem tej mojej decyzji było no, ewidentne działanie członku zarządu na szkodę Polskiego Tenisa Stołowego. Także no, nie widzę dalszej możliwości współpracy z takimi ludźmi, którzy nie dbają o polskie piłki. Ja mam pytanie. Wiadomo nie od dzisiaj, że w Polskim Związku Tenisa panuje bałagan. Rok temu afera niezapłaconych transferów, 2 lata temu kartki. No ciągnie się to od 3 lat. Czy widzicie sens dalszej walki? Teraz Marek Przybułowicz jednoosobowo podejmuje decyzję taką, a nie inną, gdzie powinien podjąć to nie sam, a na posiedzeniu, nie wiem, klubu. Nie robi tego i wszyscy dobrze wiemy, on protokół stworzy, podpisze się mu tam 5 osób, bo zrobił to sam. Zarząd no, tego nie uwzględnia. Czy wierzycie w istnienie sądu polubownego? Bo ja nie wierzę. Bo co da nam dalsza walka? Przedłuży się tylko ten efekt takiego niebytu i co dalej? Oni nawet na dzień sobotni nie wiedzieli, co zrobić,
z 10 miejscem. Zapytałem Przybyłowicza, bo nikt inny nie był w stanie podjąć do telefonu. Są dwie dzikie karty, za które będzie trzeba zapłacić. A co jest z 10 miejscem? Energii zakładamy nie będzie. Kto wejdzie w to miejsce? Ktoś z podstołu, czy to będzie trzecia dzika karta? Tego nie wiem. Ja to rozumiem tak, że to jedna drużyna tylko będzie spadać, bo my już dostaliśmy. Grzesiu, dokładnie, ma spaść Energa. Oni wykluczają Energę, pozostaje 9 zespołów. W sezonie 14-15 ma być zespołu 12, tak? Mają być przyznane dwie dzikie karty, które będą do wykupienia. Poza tym, że nie wiadomo za ile, bo też się nie wiedzą. Ale co z tym pustym miejscem 10? Bo dojdzie 11 i 12, tak? To są dzikie karty. A co z 10? Jeden spadnie. Nie, to nikt nie spada, bo jeżeli jeszcze przyznali, to nikt nie spada. No, ktoś musi awansować jeszcze. Nikt nie spada, rozszerzenie o... No ale ktoś musi awansować. Oni tego też pod uwagę nie wzięli. Bo ktoś musi. Pytanie było, czy... Czy wierzycie w ten sąd polubowny? Bo ja nie wierzę w to, że... Przy... Najpierw musimy dostać od Zarządu Polskiego Związku Tańca Stołowego regulamin, który on nie obowiązuje pochwalić, to wynika ze statutu. Natomiast z tą pewnością wierzy Ministerstwo Sportu, które sprawuje nadzór nad związkami sportowymi. I nie może być tak, że drużyna, która gra w najwyższej klasie rozrywkowej, która ma 100 licencjonowanych zawodników, jest wykluczana z zawodów w oparciu, proszę pana, o właściwie o co? No widzimy się Marka Przybyłowicza, no powiedzmy sobie o, szczerze. Coś takiego przypadku może gimnazjalista stworzyć na swoim domowym komputerze. Jak pan tutaj również słusznie powiedział, od 3 lat trwa bałagan w Polskim Związku Tenisa Stołowego. To my, o czym my wiemy? O czym my wiemy, tak. W zeszłym roku drużyny, 3 drużyny, Olimpia Grudziądz, Ostróda i Grodzic Mazowiecki, występowały przez pół sezonu z zawodnikami nieuprawnionymi, o czym wszyscy państwo też wiedzieliście. Składaliśmy do Polskiego Związku pismo i w zeszłym roku zostało mi powiedziane, pan Przybyłowi powiedział mi, że nie chce robić bałaganu, bo by rozwalił się cały tenis stołowy tutaj i dla dobra tego polskiego ping-ponga zamiatam to pod dywan. Taka była w zeszłym roku sytuacja. W tym roku też pan Przybyłowicz dzwonił do mnie jako członka zarządu, że w jednym meczu bodajże w Rzeszowie, w drugim w Ostródzie zawodnicy, reprezentanci Polski z Rzeszowa i z Ostródy to ich grali bez badań lekarskich i mecze powinny być walkowe. Też zamieciono to pod dywan, potem sprawa ucichła i nic tu nie wynikało. Myślę, że nasza walka o swoje ma też chyba za zadanie uporządkować w końcu ten tenis stołowy, bo pan Przybyłowicz, kiedy obejmował rolę, funkcję przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, gwarantował, że będzie transparentny. Trochę tej transparentności faktycznie pan Marek Przybyłowicz wprowadził, ale gdzieś się później zagubił i jedne kluby traktuje inaczej, drugie inaczej, chyba na swoje potrzeby, na swoje, jak pan powiedział, widzimy się. W zeszłym roku drużyny Halsu, Warszawa i BLKS na Darzyn miały po 10 walkowerów, jedna drużyna, druga 6 walkowerów i nikt ich nie wyrzucił z ligi. Także no ewidentnie coś tu jest nie tak. To jest jedyne, bo ja nie wierzę w to, że nagle ktoś pozamiata, posprząta w Polskim Związku Tenisa, w którym źle się dzieje od 2 lat, od 3. Tylko co to, my tracimy sezon. W tym momencie nasz klub będzie stratny, bo tracimy sezon. Przede wszystkim żal, jak Grzesiu mówił, młodych zawodników, którzy będą w próżni, w zawieszeniu brali udział tylko w rozgrywkach młodzieżowych. I nawet jeżeli cokolwiek uda się wskórać, to ja nie wyobrażam, co będzie dalej, naprawdę. My też nie rozumiemy tego podejścia Polskiego Związku Tenisowego i pana Przybyłowicza, tak? Jeżeli przyszedł dokument, tak? Dokument to, nawet na dzień dzisiejszy nic chyba innego nie ma, żadnego dokumentu, to i Polski Związek chciał nas po prostu, nie wiem, ukarać, tak, że mamy zawodnika nieuprawnionego, no, powinien automatycznie podjąć decyzję po pierwszym meczu, który zagrał w UCC i podjąć decyzję taką, że jest walkowy w tym meczu. Koniec dyskusji i my odsyłamy Chińczyka do domu i koniec jest. I po jednym walkowerze gramy dalej, walczymy sportowo i nie wiem,
co miało na celu, to przedłużanie tej, przedłużanie wydania decyzji. Dziwi mnie tylko, że zarząd Polskiego Związku no, niejako przyklepał to, co stworzył Przybyłowicz. Nas też to bardzo dziwi, tak jak tutaj nam powiedział, że dziwi właśnie działanie zarządu. Jednak w zarządzie, nie zapomnijmy, siedzą ludzie, którzy są przedstawicielami klubów Superligi, bezpośrednio zainteresowanymi tymi tutaj wydarzeniami, które też w sposób dla mnie teraz pozasportowy chcą utrzymać się w Superligi. Za chwilę będą play-offy. Dobrze, no jeszcze jakieś pytania? No, za chwilę będą play-offy, myślę, że... I za chwilę będzie ból. Za chwilę będzie, podejrzewam, teraz były kluby tutaj, które broniły się przed spadkiem. To się uspokoiło. Zaczęły atakować i się trochę to uspokoiło, ale teraz są ci play-offy, jeżeli któraś z drużyn, która zainwestowała na pewno niemałe pieniądze w zawodników i nie dostanie się w drodze sportowej do tych play-offów, to będzie na pewno pisała powołania i to będzie walczyła o swoje, że zawodnik Wanzyki był zawodnikiem i jest nieuprawniony. Ale rozumiem, że Kucici jasno deklarował, że on w tych zakładach pierwszej ligi chińskiej absolutnie nie grał, nie, tak? Bo to takie pytanie do niego padło, tak. Powiedział, że absolutnie mnie tam nie było, ja tam nie grałem. I on grał, on poinformował, że on grał w turnie. My go pytaliśmy, czy on grał, jak pojechał w tym wrześniu do Wigi. On odpowiedział, że grał w uniwersjadzie, brał udział w jakimś turnieju miast. Mhm. I brał udział, ale to w żadnym sposób... Udział w tych rozgrywkach Polsce nie zabraniają. Nie zabraniają. W turniejach można grać na całym świecie, także to nie zabraniają tego przepisy regulaminu. On nie ma żadnego kontraktu, żadnej licencji, nigdzie tak. Nigdzie nie wiem. Okay. Zapraszamy na początek.